Witam serdecznie szanownych Państwa. Analiza rynku nieruchomości. Co się dzieje na rynku nieruchomości w Polsce? Czy wracać do Polski? Czy sprzedawać dom w Londynie? Czy sprzedawać dom w Irlandii? Czy sprzedawać dom w Szkocji? Czy sprzedawać dom w Szwecji? Czy sprzedawać dom w Holandii, Belgii? Czy też Kanadzie, Ameryce i Australii? Wracać do Polski? Czy też lepiej nie wracać ze względu na to, że w Polsce w danym momencie mamy największą inflację prawie w całej Europie? Oczywiście nie wliczając w to tam Rosji, Ukrainy, Turcji, prawda, i Białorusi, więc mamy taką największą inflację w Europie, szanowni państwo, mamy, przepraszam, największą inflację w Europie, pomijając te kraje, mamy najwyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w Europie, no i zaraz będziemy mieli prawie najzimniej w Europie, bo koniec końców w Polsce jest zimno, w Polsce nie jest tak ciepło, jak we Francji, Hiszpanii, we Włoszech, czy też w Grecji, no w Polsce, gdy mamy minus 20, bardzo często w znacznej części miliony na przykład Hiszpanów ma plus 20, prawda? No i proszę zobaczyć, bo przecież na przykład dzisiaj w Krakowie jest 0 stopni w nocy, 2, 3, 1, 3 w następnych dniach i od środy minus 1. Ale jeżeli byśmy kliknęli 10, 15 kilometrów, 20 kilometrów poza Kraków, to prawdopodobnie byłaby temperatura minus 1 albo minus 2. Na przykład jeżeli weźmiemy Kraków, Balice, ja nie wiem, nie pamiętam czy Balice, czy to jest daleko od Krakowa, nie będziemy tego sprawdzać, ale widzicie, o, jak się kliknie Kraków, Balice, czyli port lotniczy, no to w Krakowie, Balicach już jest dzisiaj minus 1. No tak samo, nie za piękna temperatura jest w Gdańsku, w nocy 3, 4, 7, 6, o, ciepłe dni idą, no, nie ma jeszcze minus 5, ale jeżeli weźmiemy Weather Gdańsk Airport na przykład, proszę bardzo, no to o, i czy będzie minus? Nie, nie ma minus, ale już za tydzień będzie minus, widzimy, już będzie śnieg za tydzień w środę w Gdańsku na lotnisku imienia Lecha Wałęsy w porcie lotniczym. Szanowni Państwo, na porcie lotniczym, no ale w tym samym czasie proszę zobaczyć, na przykład w takiej Walencji mamy po 19 stopni w dzień, 13-15 w nocy, 13-12, czyli tam nie trzeba ogrzewać, jednak jeszcze cieplej jest na przykład w Las Palmas, czyli mieście ludnościowo podobnym do na przykład, chyba nawet więcej ludzi mieszka w Las Palmas de Gran Canaria, na Wyspach Kanaryjskich, to jest takie miasto, niż w Gdyni, to jest bardzo duże miasto, no i tam na przykład dzisiaj mamy 22, 22, 23, 23 w dzień, a w nocy po 17, 17, więc milion, gdy miliony Hiszpanów ma po prawie 20 stopni w nocy, my zaraz będziemy mieli, na plusie mają, my zaraz będziemy mieli minusowe temperatury, tak więc szanowni państwo, czy do Polski wracać, czy też szanowni państwo nie wracać, o to jest pytanie, bo w danym momencie fakt faktem, no Wielka Brytania gospodarczo się zapada, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, system emerytalny Wielkiej Brytanii się zapada, funt brytyjski się zapada od 50 lat, tylko w Polsce dopiero zauważono to kilkanaście lat temu. Ja ciągle przypominam, prawda, dla tych wszystkich niedowiarków, że na przykład jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, no to funt brytyjski zawala się od 100 lat właściwie od upadku Imperium Brytyjskiego, bo kiedyś za jednego funta brytyjskiego było trzeba dać 4 dolary amerykańskie, no ale to są odległe czasy, prawie 100 lat temu. No dzisiaj to jest tylko 1 dolar amerykański, więc widzimy jak się zawaliła brytyjska gospodarka, no ale na przykład jeżeli weźmiemy taki krótszy okres, no to funt brytyjski też się zapada i to jeszcze bardziej się zapada. W ostatnich 50 latach, można by powiedzieć, do wielu gospodarek się zapada funt brytyjski jeszcze mocniej, więc Polacy myślą na przykład z Londynu, czy nie sprzedać domu w Londynie i nie wrócić do Polski, bo wiadomo, że jak sobie kupisz dom w Polsce, prawda, i nie masz kredytu, no to wcale nie musi być tak źle w Polsce, prawda? No, tylko problem jest w tym, że mamy gaz, no to trzeba mieć gdzieś jakiś dom, może na uboczu gdzieś, gdzie ewentualnie można
palić drewnem czy też czymś takim, prawda? Bo gaz jest bardzo drogi w danym momencie, elektryczność jest bardzo droga, bo Bruksela generalnie chce nas zamrozić i zagłodzić. Taka to już jest rzeczywistość. Król i Europy nam w tym nic nie pomoże, tylko jeszcze im dopomaga nas zamrozić i zagłodzić, bo szanowni państwo, teraz rządzi w Polsce, szanowni państwo, król i Europy, Donald Tusk, dymisjonista, unionista, no bo to on się kiedyś zdymisjonował i uciekł na stołek premiera Europy, szanowni państwo, no ale nic nam to nie daje, tu powrócił, szanowni państwo, na kulawym ośle, no i nic się nie dzieje, szanowni państwo, po 12 miesiącach dobrego dla Polski jest coraz gorzej, jego minister Sikorski chce nas, szanowni państwo, wrąbać w rozgrywkę Ukraińców z Rosjanami, a on sam za jego rządów nic nie uczynił, aby obniżyć szybkość inflacyjną w Polsce, chociażby po 12, to już jest 12 miesięcy, już wystarczy w tym samym, szanowni państwo, czasie w Czechach inflacja spadła bodajże do 2,6 w tamtym miesiącu, dzisiaj jest 2,8, a w Polsce wzrosła do 5% w tym samym czasie. Szanowni państwo, oprocentowanie ani nie drgnęło za Donalda Tuska, dalej jest 5,75, kredyty są oprocentowane 9%, 8%, 10%, taka w danym momencie jest no niestety rzeczywistość, szanowni państwo, i to nie jest wcale fajne, to nie jest wcale dobre, to jest wręcz można powiedzieć tragiczne, jeżeli chodzi o Polskę. Proszę zobaczyć, tutaj mamy kredyt, własny kont hipoteczny, PRSO 983, o zgrozo, ratuj się kto może, jeszcze sponsorowany. No szanowni państwo, trzeba chyba być ostatnim, nie wiem, jakimś, żeby tu w tej Polsce naprawdę kredyt w PKO Bank Polski, kredyt własny kont, kredyt hipoteczny PRSO 9, ja bym proponował PKO Bankowi Polskiemu zmienić nazwę, nie PKO Bank Polski, tylko PKO więzienie kredytowe, szanowni państwo, jeżeli chodzi o 10%, bo to prawie jak więzienie kredytowe w porównaniu do tego, szanowni państwo, a właściwie jest to więzienie kredytowe w porównaniu do tego, co jest na przykład dostępne już w danym momencie w strefie euro. I sobie myślicie wtedy, no tak, no to trzeba wejść do strefy euro, a nic bardziej mylnego, szanowni państwo. Bo widzicie, w Czechach oprocentowanie obniżono już do 4%, mają o 1,75% niższe, no ale dlaczego mogą obniżać? No bo im inflacja spada. No ale Polakom się wmawia, szanowni państwo, jak obszczanemu Jędruli z 1670 z tego filmu, jak wcześniej powiedziałem, że to niedobrze, jak Jędrula przestał chlać, Jędrula dalej ma chlać. Tak więc Polakom się dalej wkręca, że to niedobrze, jakby tak nam inflacja spadła, no bo to musimy mieć dużą inflację i duże oprocentowanie, bo jak jest duża inflacja, to zagraniczne korporacje, szanowni państwo, dużo zarabiają na ostatnich frajerach, znaczy się na Polakach, szanowni państwo, no i wtedy, szanowni państwo, państwo też może ściągać dużo podatku VAT z ostatnich z podatników, bo to i wtedy tutaj wychodzi, szanowni państwo, wel niebezpieczny kredyt, drugie wcielenie Hiraglego Minca i on mówi, patrzcie tutaj, wpływy z VAT-u powiększone, no, zabraliśmy złodziejom tam, czyli w Polakom, prawda, no i zabraliśmy im wszystko, podwyższyliśmy cenę chleba, podwyższyliśmy cenę kiełbasy, zabraliśmy złodziejom, jak to wel niebezpieczny kredyt opowiadał, zabierzemy złodziejom, no i zabrali, połowa Polski w bidę została wprowadzona, szanowni państwo, 17 milionów Polaków, czy tam 15 żyje poniżej minimum socjalnego, 2 czy 3 miliony żyje w skrajnej biedzie, szanowni państwo, ale to jeszcze nie koniec, to dopiero fikołki i rozgrzewka, wel niebezpieczny kredyt nam załatwił razem, szanowni państwo, z unionistą, dymisjonistą, no takie życie, że niedługo to będziemy chcieli żyć w skrajnej biedzie i będziemy wzdychać do skrajnej biedy, bo za skrajną biedą już kroczy głód i chłód, szanowni państwo, tak, jak się nic nie zmieni, będzie głód i chłód, szanowni państwo, tak, będziemy za skrajną biedą tęsknić w Polsce, szanowni państwo, dlaczego? Ano dlatego, że w Polakom się tutaj jak jędruli się mówi, no jędrula chlej, no wtedy byłeś fajny, każdy cię mówił, nazywał obszczany jędrula, byłeś fajny, no i tak profesorstwo, prawda, w Polsce, prawda, wychowani na półmarksistowsko-sowieckich uniwersytetach, szanowni państwo, mówi, że to jest dobrze, że mamy wysoką inflację, że to jest dobrze, że PRSO kredytów w Polsce to 10%,
1. To jest dobrze, szanowni państwo, że w Hiszpanii na dom pracujesz 10 dni na kredyt, szanowni państwo, a w Polsce na dom pracujesz 90 dni, bo obszczany jędrula to jest najlepszy kawałek, żeby na ciebie harował. Takich mamy ludzi, szanowni państwo. A na samym końcu, jak wam się nie spodoba, no to szanowni państwo, zawsze można tutaj przyłączyć się do Ukrainy Zielińskiego, Briata Nasiego. Szanowni państwo, będziemy ryzurać z Moskali razem, szanowni państwo, za bandierę i za innych, szanowni państwo, wyzwolicieli narodu ukraińskiego, prawda? Tak, tak właśnie nam przecież wmawiają takie rzeczy w danym momencie. No przecież to są jaja, no ale szkoda, szanowni państwo, że to nie są jaja, bo to wszystko jest naprawdę i to nie są żadne żarty. Byłyby to jaja, gdyby to było na niby, ale to niestety jest naprawdę, więc to nie są żarty, to jest przerażające, szanowni państwo, co się w danym momencie dzieje, więc... No można wrócić do Polski, no ale pamiętajmy, możesz się znaleźć w tej grupie 200 tysięcy rezerwistów, którzy są powoływani każdego roku do tutaj niezwyciężonej armii Jarosława Kaczyńskiego, albo we niebezpiecznego kredytu, albo tu Krakowiaczka jednego, ale wiecie jak ten wierszyk szedł, Krakowiaczek jeden miał koników siedem, siedem lat wojował, ostał mu się jeden, siedem lat wojował, szabli nie wyjmował, szabla zardzewiała, wojny nie widziała. Tak to właśnie, szanowni państwo, w Polsce teraz jest. No ale cóż, skąd macie się dowiedzieć, jak media zagraniczne, szanowni państwo, pisane dla Polaków po polsku przez ich, szanowni państwo, agentów specjalnych, to wam nic takiego nie napiszą, bo po co mieliby pisać? No bo przecież obszczany jędrula znowu jeszcze by przestał pić i by przestał być obszczany. No, szanowni państwo, ale coraz mniej obszczańców w Polsce, no i tu nie chcieli być obszczanymi jędrulami. 2 miliony Polaków wyjechało do Niemiec. 1 milion nie chciało być obszczanym jędrulą, wyjechało do Wielkiej Brytanii. Następny 1 milion wyjechało do Holandii, Belgii, Irlandii. Następny 1 milion do Szwecji, Norwegii, Finlandii. Finlandii mało, ale Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch. Następny 1 milion do Ameryki, Kanady i Australii. I tak dalej, i tak dalej. No tak, no szanowni państwo, bo wiecie, niektórzy mają mózg, prawda? Inni nie mają tych mózgów, no to dadzą sobie wkręcić, że fajnie być obszczanym jędrulą, że fajnie płacić, szanowni państwo, w PKO BP Bank Polski oprocentowanie 9,83, ale plus dodatkowe koszty, ale pamiętajcie, że teraz dodatkowy taki jest koszt, bo dzisiaj, szanowni państwo, ogrzanie domu to kosztuje tyle, ile, szanowni państwo, wynajęcie 100-metrowego mieszkania w Hiszpanii. Takie już mamy czasy, szanowni państwo, lata 90. wróciły, tylko jeszcze, szanowni państwo, Balcerowicza nie mamy na ekranach telewizorów. No, szanowni państwo, nie wiem jak to będzie dalej, ale wiem jedno, że jeżeli będzie dalej, to po prostu będzie źle. No i tyle. Już to jest koniec tej zabawy. Koniec tej zabawy. Teraz przejdźmy do konkretów, szanowni państwo, bo wiecie, o tym się nie da normalnie rozmawiać. Szanowni państwo, o tym się nie da normalnie rozmawiać. Nie da się o tym normalnie rozmawiać. Nie da się o tym normalnie rozmawiać, o czym teraz wszystkim powiedziałem. To niestety jest wszystko prawda. I to jest takie smutne, że to jest prawda, szanowni państwo, ale nam wkręcają. Chcą nas zamrozić. Szanowni państwo, Ursula von der Leyen razem z tymi brukselskimi ludźmi, szanowni państwo, to jest banda wariatów. Oni chcą nas zamrozić, zakazują nam kominów, tego, tamtego. My mamy zimę minus 15, już mamy minusowe temperatury. Ja rozumiem, że można zakleić komin na Gran Canaria, bo tam jest cieplutko i milutko, prawda? No ale żeby zaklejać kominy w Polsce, gdzie jest, szanowni państwo, mamy, popatrzcie, to jest temperatura, jest listopad, a jeszcze cały listopad musi przelecieć, grudzień, styczeń, luty, na luty szykuj buty, w marcu jak garcu, prawda? A kwiecie, plecie, co przeplata, trochę zimy, trochę lata. Szanowni państwo, nie jest wesoło, nie jest wesoło, jest tragicznie. Jest tragicznie w Polsce. Tak, płaca minimalna rośnie, to prawda. Ja nie mówię, bo Wielka Brytania się zapada, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale w Polsce naprawdę, w Polsce jest wszystko, to można wszystko naprawić, w Polsce, szanowni państwo, wszystko można naprawić, ale no, ja nie wiem, czy społeczeństwo polskie jest w stanie się domagać tego,
I nie wiem nawet, jakby się domagało, to by, czy by to naprawili ci, którzy nimi rządzą, prawda? Ale nie wiem, czy społeczeństwo polskie chce naprawy tego wszystkiego, prawda? Więc no, musimy zrozumieć, że nie jest dobrze, jest bardzo źle. Proszę zobaczyć, jest bardzo źle, bardzo, ale to bardzo źle. No i proszę zobaczcie, tylko wystarczy spojrzeć, szanowni państwo, na te wysokie oprocentowane kredyty. No w strefie euro dzisiaj mamy kredyty 3%, w Polsce 9%, tam jest 4%, w Polsce 10%, plus dlatego mamy droższe ubezpieczenia, prąd, gaz, to wszystko jest droższe, zawalająca się waluta, gigantyczna inflacja, szanowni państwo. Tusk dla mnie to już, jak tak będzie do stycznia, no to trzeba, to naprawdę, to dymisja powinna być, to jest już taka tragedia, szanowni państwo, do czego tu się doprowadziło w tym kraju. Tak, Wielka Brytania się zapada, nasza na przykład. No bo jak się omamia Polaków, prawda, jak się omamia Polaków, na przykład Polaków się omamia tym, że pompuje się ceny nieruchomości, im się wydaje, że są ceny nieruchomości wysokie i że my jesteśmy wtedy bogaci, prawda, tak się ich omamia, albo podwyższa płacę minimalną, nie patrząc na to, że ta płaca minimalna obejmuje coraz więcej ludzi, bo proszę zobaczyć, tutaj są takie statystyki z września 24. Tutaj podają, że w Polsce 1,5 miliona Polaków pracuje na płacy minimalnej. 1,5 miliona Polaków, tak? Od 2025 pewnie będzie to 2 miliony Polaków, czy tam ile, nie wiem, prawda? Ja ich nie liczę. 2 miliony Polaków będzie pracować pewnie na płacy minimalnej. Jak tak szybko płaca minimalna będzie rosła? Tutaj mamy na przykład z września, tutaj jest taki artykuł na Gazecie Prawnej. Ile osób zarabia płacę minimalną? Według najnowszych danych resortu pracy minimalne za pracę zarabia w Polsce nawet, widzicie, a tutaj są inne dane, że nawet 3,6 miliona osób zarabia płacę minimalną, prawda? Proszę sobie to, widzicie, są sprzeczne, na PIT.pl napisali 1,5 miliona, prawda? A na dole mamy, szanowni państwo, że 3,5 miliona osób zarabia płacę minimalną, tak? Jeszcze trzeba doliczyć tych wszystkich na działalnościach, pewnie podejrzewam 5 milionów Polaków zarabia płacę minimalną w Polsce. Tutaj mamy różne dane, prawda? No ciężko, ciężko o prawdę, proszę zobaczyć. Na Gazecie Prawnej, ja widziałem te dane wcześniej, 3,6 miliona to jest aż niemożliwe, prawda? Według najnowszych danych resortu pracy minimalne wynagrodzenie za pracę zarabia w Polsce nawet 3,6 miliona osób, tak? No widzicie, prawie 4 miliony Polaków zarabia płacę minimalną. Jeżeli to jest nieprawda, no to ja nie będę przepraszał za dane resortu pracy, które podaje Gazeta Prawna. Musimy w to uwierzyć, no powiedzmy, że w sobie w to uwierzymy. Tutaj u góry jest napisane, według danych GUS wynagrodzenie minimalne w Polsce otrzymuje 1,5 miliona pracowników. Tutaj widzicie jeszcze coś innego. Podejrzewam, że jest te 3 miliony, 4 miliony. Pokręcę ten temat dalej. Posprawdzam, ile rzeczywiście zarabia, no a, i widzicie, i coraz więcej ludzi tą płacę minimalną zarabia. Co z tego, że ta płaca minimalna rośnie, jeżeli prawie wszyscy zarabiają płacę minimalną i coraz bardziej będą a w tym samym czasie, wiecie, no w Wielkiej Brytanii ta płaca minimalna, wiadomo, że teraz generalnie, widzicie, u nas płaca minimalna brutto w porównaniu do brytyjskiej płacy minimalnej brutto to jest połowa, tak, czyli już płaca minimalna w Polsce to tylko połowa płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii, prawda, tylko że brutto, tak? Tylko, że u nas coraz więcej ludzi zarabia tą płacę minimalną, a w Wielkiej Brytanii niby tylko 1,6 miliona, czy tam 2 miliony zarabia płacę minimalną. To znaczy, że wiecie, u nas zarabia 4 miliony płacę minimalną, polską płacę minimalną, u nich zarabia 2 miliony, tylko, że u nich jest 30 milionów ludzi więcej, tak? Bo u nas tam jest 37 milionów, czy tam 38, w zależności jak tam liczysz, 41 czasem, prawda? Wiecie, u nich jest 30 milionów więcej ludzi, więc u nas dwa razy więcej ludzi zarabia płacę minimalną, tak? Czyli według tych statystyk, to według tego to powinno tam 7 milionów czy 8 milionów ludzi zarabiać płacę minimalną. No i tu jest ten problem. Wielka Brytania gospodarczo się zapada, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. W Polsce płaca minimalna to już nie jest 5 razy czy 6 razy niższa jak 20 lat temu, tylko pół niższa, tylko że brutto. I to rośnie, ale coraz więcej ludzi tą płacę minimalną w Polsce
zarabia, prawda? Kredyty są gigantycznie oprocentowane, jest zimno, zakazują gazu, jest coraz droższy, waluta się zawala, szanowni państwo. Co więcej, wmawiają nam, że jesteśmy bogaci, szanowni państwo, co jest generalnie nieprawdą. Proszę zobaczyć, tutaj mamy płacę minimalną. Jeżeli chodzi o płacę minimalną, tutaj wmawiają nam, że jesteśmy bogaci, a jeżeli, szanowni państwo, wejdziemy sobie tutaj na przykład country by wealth per adult, i proszę sobie wyobrazić, że mamy sytuację, w której, proszę bardzo, mamy sytuację, szanowni państwo, w której, patrzcie, weźmiemy tutaj bogactwo na osobę i proszę sobie, w Szwajcarii to jest 685 tysięcy dolarów na osobę, w Luksemburgu to jest 585, w Stanach Zjednoczonych 551 tysięcy. Jak to jest, że w tych Stanach Zjednoczonych krzyczą, że oni tacy niby biedni są, jak są prawie najbogatsi na świecie na osobę. Widzicie? Na Islandii to jest 500 tysięcy, w Australii prawie 500 tysięcy. Jedźmy dalej. Nowa Zelandia, Norwegia 380, Singapur 382, Kanada 369, Holandia 358, Belgia 352 tysiące, Francja 312, Wielka Brytania 302 tysiące. No ale gdzie jest Polska? Szwecja 296 tysięcy, Niemcy 256 tysięcy, Irlandia 247, Austria 245, Hiszpania, proszę bardzo, 224 tysiące, Włochy 221 tysięcy, a wmawiają nam, że to są biedne kraje, prawda? No taka jest rzeczywistość, proszę bardzo, Portugalia 158 tysięcy, Grecja 105 tysięcy, Słowenia 112 tysięcy, Łotwa 97, a dalej nie ma Polski i wmawiają nam, że my jesteśmy jakimiś bogaczami, że dlatego mogliśmy oddać wszystko Ukrainie, co jest generalnie kłamstwem, bo jesteśmy biednym krajem, proszę bardzo. Czesi mają 90 tysięcy, wiecie, Czarnogóra ma 82 tysiące, to jest joke. Estonia, gdzie jest Polska? Chiny mają 75 tysięcy, a jest tam ich ponad miliard, o to chodzi, nie? I dalej Polski nie ma, czyli Chińczycy są bogatsi, Chorwaci są bogatsi, Litwini, na Grenadzie, w Słowacji, w Arubie, na Węgrzech, w Kazachstanie, w Trinidad i Tobago, w Tonga, Costa Rica, Meksyko, Chile. I dopiero jest Polska, szanowni państwo, według tej statystyki Polska jest biedniejsza na osobę od Iranu. Czyli w Iranie mają większe bogactwo nad osobę, min, prawda, średnie, ale jeżeli medianę weźmiemy, no to w Polsce, jeżeli chodzi, znaczy się, o, jesteśmy trochę, bo o tysiąc jesteśmy, bo, o tysiąc bogatsi od Irakijczyków. Jeżeli chodzi o median, bo to jest taka ta środkowa, no to jesteśmy tylko o 2000 bogatsi od Irakijczyków, prawda, czy tam 2,5, nie, czy 3 tysiące, to jest nic, prawda, Chile jest bogatsze, tak, czyli, szanowni państwo, my mamy 50, nam się wmawia, Polakom się wmawia, że na przykład gonimy Hiszpanów czy coś. Popatrzcie, Meksykanie są bogatsi od nas. My mamy 50 tysięcy, patrzcie, Estończycy mają 80 tysięcy, Czesi mają 90 tysięcy. Wiecie, Czesi mają na głowie 90 tysięcy, inflację dwa razy niższą, oprocentowanie prawie już 2% niższe. Wiecie, i oni nam wpajają, że w Polsce jest dobrze i to jest przerażające. To o to chodzi, prawda? O to chodzi. Grecja niby taka biedna, proszę bardzo, mają 105 tysięcy, prawda, a median mają 53,5 tysiąca, a u nas median jest tam 20 tysięcy, tak? Czyli mają 2,5 raza więcej w Grecji, gdzie się tam wpaja, że oni są biedni, nie? Patrzcie, że my w Japonię gonimy, a w Japonii 4 razy większe bogactwo na osobę, 216 tysięcy mają, we Włoszech, popatrzmy, 4 razy, w Hiszpanii to tam ponad 4 razy, proszę bardzo, bogatsi na osobę są od nas, nie? A nam wmawiają, żeby tu Japończyków już przegoniliśmy, czy tam Włochów, Hiszpanów, to pojutrze przegonimy, prawda? I popatrzcie, jakie to jest właśnie kłamstwo, nie? A Donald Tusk w ogóle zapowiadał, szanowni państwo, że będziemy bogaci jak Brytyjczycy za 4 lata, no tylko, że Brytyjczycy na głowę bogactwa mają 302 tysiące min, prawda? A median mają 151 tysięcy, czyli w medianie są bogatsi trzykrotnie od Polaków, przepraszam, 7-krotnie od Polaków są bogatsi Brytyjczycy, a w medianie są 6-krotnie bogatsi, prawda? Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, no to jest przerażające, to jest szokujące, szanowni państwo, to jest szokujące, po prostu, w medianie
Hiszpanie, proszę bardzo, Włosi, Hiszpanie i Włosi w medianie są bogatsi 5 razy od Polaków. A wmawia nam się, że my tu ich gonimy, prawda, i tu możemy oddać, że stare polskie babki mają oddać swoje wszystkie pieniądze na ukraińskich oligarchów i na polskich oligarchów, żeby oni sobie łodziami za 800 milionów złotych mogli pływać po Morzu Śródziemnym, prawda? No, taka jest w Polsce rzeczywistość. No tak się wpaja Polakom, no bo jeżeli byście mieli polskie media, to byście słyszeli takie rzeczy, a macie zagraniczne media albo media oligarchiczne w Polsce. No i tyle, no bo większość mediów są to media, szanowni państwo, zagraniczne lub reżimowe, a reszta to oligarchiczne, no i tyle, prawda, które tam tylko chcą hajs z Polski. I to jest taki właśnie cyk, prawda, ale może to wszystko nieprawda i zawsze mówię to na nieruchomościach, sprawdźmy, no i jedziemy do przepięknej Gran Canarii, no i tutaj zobaczmy, na Gran Canarii dzisiaj pokazywałem 20 stopni, nie trzeba gazu, nie trzeba tamtego, nie trzeba prądu, prawda, cieplutko, milutko, fajniutko. No i zobaczcie, szanowni państwo, na Gran Canarii już za 100 tysięcy sobie kupujecie 70-metrowe jako takie te mieszkania, 90 tysięcy euro, czyli 400 tysięcy złotych, ale na kredyt na 3%, nie? A w Polsce, zaraz przejdziemy do takich lepszych, bo tu są takie ruderki, prawda? Ja wam zaraz pokażę takie nieruchomości, że w Polsce próbują je opchnąć 3 razy drożej, ale na PRSO na przykład z takiego banku PKO BP na 10%, nie? I to jest ten problem, szanowni państwo, to jest ten problem w Polsce. Proszę zobaczyć, po 100 tysięcy cała masa nieruchomości, niektóre rudery, niektóre nie. No i widzicie, tutaj przyjedziemy 95 tysięcy, już się zaczynają coraz lepsze. Wiecie, to jest 400, tam w danym momencie przy zawalonym kursie 40 tysięcy złotych, tylko że na 3%, nie? A w Polsce jest 2 razy drożej, wam mówią, bo tu Morawiecki napompował, Tusk pompował, przez 20 lat pompowali w Polsce ceny nieruchomości dopłatami, co jest totalną bzdurą, prawda? To powinno się skończyć, to powinno się totalnie skończyć. No i popatrzcie na przykład tutaj, nie? 96 tysięcy parking including, 106, patrzcie, patrzcie jaki fajny domeczek, tak? Na Gran Canarii, wiecie, tam jest ciepło dzisiaj, nie? 20 stopni, patrzcie jaki, kurczę, mega fajny, tutaj macie jeszcze kozę, nie wiem co to jest w sumie, mega domeczek, super, fajnie nawet wygląda, te paprocie fajnie dają, prawda? Patrzcie, i macie 106 metrów, wiecie, na Gran Canarii, nie ma zimy, nie ma tego, nie ma tamtego, wiecie, że trzeba witaminy D, bo słoneczko świeci, ale to w Polsce, tylko że to jest gdzieś głęboko tam, jest 20 km pewnie od miasta, ale wiecie, nam się wpaja, o, to jest tam wysoko, to tam trochę zimniej wieczorami czy coś, prawda, ale za to jakie czyste powietrze, nie? Patrzcie, mega. O to chodzi, że ten, że nam się wpaja, że coś takiego macie 2 razy drożej, 3 razy drożej i na 10%, nie? I jeszcze to musisz ogrzewać. Ogrzewać, tak? No, drogim gazem ze spółek Skarbu Państwa, no bo przecież musisz być pańszczyźnianym feudalnym chłopem, bo ty sobie nie możesz kupować gazu od niespółki Skarbu Państwa, bo w Polsce mamy, szanowni państwo, sowietyzm. Taka w Polsce jest rzeczywistość, patrzcie, patrzcie, prawda, cała masa, patrzcie tutaj, taki mały penthouse'ik, prawda, ale jaki widok, mały, wiecie, takie fajne pudełeczko w Puerto Rico, a, to na tym, w Puerto Rico, patrzcie, pyk, 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 takim kurorcie bardziej, coś w tym stylu, nie wiem, no fajnie tutaj, prawda, dosyć fajnie to wygląda, tak, drogi, mały, ale mały, fajnie, nie, blisko plaży, fajnie, tak, to trochę mały, prawda, nie 100 metrów, tylko tam 47, tak, to nie za duży, nie, więc, szanowni państwo, to wszystko jest niestety prawda, zacznijmy. Jeżeli chcemy być bogaci, tutaj jeszcze pokazuje ten chief, prawda, że wiecie, no tak, to Wielka Brytania się zawala, proszę bardzo, zawala, prawda, proszę bardzo, tutaj 6,6 franka szwajcarskiego, szanowni państwo, za funta brytyjskiego w 71 roku, dzisiaj to jest tylko 1 frank szwajcarski. Wielka Brytania w ogóle jako gospodarka to bardzo źle. Rzecz jest w tym, szanowni państwo, że w Polsce, tak, Polska, powiedzmy, to nie jest to tak, że Polska goni, szanowni państwo, to Brytania po prostu tak się zawala.
W Polsce, jak w Polsce może być dobrze, tylko trzeba zmienić wiele rzeczy, szanowni państwo, wiecie, bo nie może być tak, że wiecie, w Chinach nie ma na przykład wieku emerytalnego czy coś, prawda, czy w Hiszpanii jest wiek emerytalny 68 czy 67, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, i tam ludzie pracują, żeby dostać emeryturę, wiecie, 35 lat, a w Polsce, wiecie, będzie 20 lat, pracujesz 20 lat, dostajesz w wieku 60 czy 55 lat emeryturę, ktoś na to musi pracować, prawda, więc dlatego Polacy zarabiają mało, mało dostają emerytury, bo mało pracują i mało zarabiają przez to, i tak dalej, i tak dalej. To się będzie pogłębiać. Mamy gigantyczną inflację, tylko że nam się wmawia, że to wszystko jest dobre, a to jest wszystko złe, bo oni nie wiedzą, jak z tego, szanowni państwo, wyjść. Nie wiedzą, jak z tego, znaczy dałoby się z tego wyjść, no ale to znaczy, że jakby się dało wyjść, to obietnice Tuska poszłyby w piach, tak, zawaliłby się rząd Tuska. Glapiński powinien podwyższyć oprocentowanie, ale tego nie zrobi, bo boi się, że Tusk go zdmuchnie stamtąd, prawda, choć jest niezależnym prezesem, ale on się tego chyba boi, prawda, więc oni to będą niszczyć. Wiecie, no, nie jest, szanowni państwo, w danym momencie okej, okay, tak, ja osobiście, myśląc o tym, że taki człowiek jak Sikorski pod rządami Sikorskiego, Kaczyńskiego, czy Welnie Bezpiecznego Kredyta, czy tego unionistę, dymisjonistę, prawda, no ja bym nie chciał, żeby moje dzieci były pod ich zarządem, szanowni państwo, takich ludzi, nie? Ja nie chciał. I sam też bym nie chciał być pod ich zarządem, prawda? Tam osobiście to nie, no w życiu, no przecież to coś strasznego, szanowni państwo, to co się dzieje w danym momencie. I to się nie kończy. Za miesiąc, za dwa, za trzy, jak to się nie skończy, ja nie wiem naprawdę, gdzie my będziemy w Polsce, nie? Wielka Brytania się zapada, tak, zapada się gospodarczo, ale widzicie, cały świat się rozwija, cały świat, Chiny, średnie wynagrodzenie w Chinach w danym momencie jest takie same jak w Polsce, średnie wynagrodzenie, bogactwo większe jak w Polsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, widzicie, to są wszystko kłamstwa. Unia Europejska, szanowni państwo, biednieje, kraje w Unii Europejskiej biednieją, tak, Wielka Brytania się zapada także. To prawda, no ale, no widzicie, w takiej Hiszpanii kupisz 5 razy taniej mieszkanie, nie musisz jej ogrzewać, kredyty są 3 razy tańsze, jedzenie tańsze, wszystko tańsze, i chociaż nie zakłamują statystyk, bo statystyki są ogólnoeuropejskie. A u nas, gdy te statystyki są tragiczne, to mówią, że one są dobre. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, rozpowszechniania tego filmu, gdzie się da, bo bez nas wszystkich się nic nie zmieni. Pozdrawiam, cześć!